Przy mikrofonie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej witam Państwa Michał Michalak, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejny magazyn Kibica, którego dzisiejszym gościem jest Kamil Źleśnik, trener asystent ze sztabu szkoleniowego Wisły Płock. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, dużo się dzieje ostatnio w Wiśle Płock, nowy trener i przygotowania do najbliższej kolejki po przerwie reprezentacyjnej. W ostatni weekend sparing z Wartą Poznań, przegrany niestety 1-3, no ale wiadomo, to był mecz sparingowy, który miał po prostu pokazać nowemu trenerowi, jak wygląda zespół, trochę te kadry, żeby można było przejrzeć. Czy jest pan zadowolony z tego co piłkarze pokazali, czy to będzie, czy to pomogło trochę po prostu panom, żeby na nowo ten zespół zacząć budować? Zgadza się. Był to sparing bardzo pożyteczny. Wiadomo, że porażka boli i każdy chce wygrywać i my również, ale wiele aspektów pod kątem taktyki było bardzo dobrych i były bardzo dobre momenty gry. Wiadomo, że wszyscy chcą wygrywać, ale tak jak mówię, większą część spotkania realizowaliśmy taktykę, która została gdzieś tam nakreślona przez trenera i było naprawdę dużo momentów takich, gdzie dominowaliśmy na boisku, graliśmy zgodnie z tym, co było założone. Także wiele pozytywnych, optymistycznych sytuacji. Sytuacje te pozwalają właśnie, żeby myśleć pozytywnie o tym, co nas czeka podczas przyszłego weekendu. Panie trenerze, może trochę pozytywów w tej sytuacji. Myślę, że to jest o tyle dobre, że jakby znowu wszyscy zawodnicy walczą o to, żeby pojawić się w pierwszym składzie. Może część z nich wcześniej miała jakiś niedosyt związany z występami, no teraz znowu jest carte blanche, tak, i na nowo jest walka o to, by przekonać do siebie nowego szkoleniowca. Zgadza się, choć to jest grupa ludzi bardzo ambitna i nie było takiego momentu, żeby ktokolwiek w którymś momencie odpuścił. Każdy ma swoje cele, ambicje. Wiadomo, że najważniejsza jest drużyna Wisły Płock w tym momencie i tak jak mówię, na pewno jest zmiana trenera. Znowu to jest taki dodatkowy bodziec, żeby się pokazać, bo każdy walczy o to miejsce w składzie. Panie trenerze, porozmawiamy trochę o nowym szkoleniowcu, o tym, czego teraz będzie on wymagał od zawodników Wisły. No, po tych kilku dniach współpracy z trenerem Wikuną, co może pan powiedzieć? Na co ten szkoleniowiec zwraca uwagę? Nie wiem, czy można powiedzieć, że coś jest jego takim konikiem? Na pewno trener Wikuna jest to trener, który chce grać w piłkę. Ma swoją filozofię, ma swoją wizję gry. Oprócz tego, że chce grać w piłkę, jeżeli chodzi o aspekt ofensywny, również nie zapomina o defensywie. Dużą rolę właśnie przykłada do tego, żeby tą piłkę bardzo szybko odebrać. Także tutaj wiele ćwiczeń, wiele gier jest właśnie pod to ułożone, żeby te wszystkie zachowania ćwiczyć właśnie na podczas treningów. Czy myśli pan, że Wisła zmieni teraz swoje ustawienie? Czy to będzie ustawienie z meczu z Wartą? Czy to jeszcze nie jest do końca przesądzone? Nie chciałbym obecnie wypowiadać się na ten temat. Zostało jeszcze parę dni, podczas których będziemy pracować. Także byłbym daleki od tego, żeby cokolwiek wyrokować jeszcze pod kątem meczu niedzielnego. Proszę powiedzieć, jakby z tą sytuacją oswajają się piłkarze, tak? Ja mówię też o nie najlepszych wynikach, czy to już jest jakby poza nimi, czy oni są już tylko skupieni na tym, żeby po prostu się poprawić, no bo wiemy, jaka jest sytuacja w tabeli i paradoksalnie nie jest ona dla Wisły znowu bardzo zła, bo przez to, że Ekstraklasa w tym sezonie jest wyjątkowo wyrównana, dochodzi do wielu niespodzianek, to trzeba powiedzieć, że te drużyny z przodu tabeli nie uciekły jeszcze tak bardzo Wiśle, żeby nie można było myśleć o zajęciu miejsca gdzieś w czołówce. Zgadza się, to jest grupa bardzo świadoma, tak? W sporcie najważniejsze jest to, żeby wyciągać wnioski z porażek, z popełnionych błędów, ale nie można ich rozpamiętywać, tak? Zawsze trzeba patrzeć do przodu, być optymistą i w siebie wierzyć. I taka to jest grupa ludzi. Mamy nadzieję, że to wszystko będzie gdzieś tam przełamane i w końcu przyjdzie również dobry wynik.
Czy myśli pan, że ta przerwa reprezentacyjna to jest taka dodatkowa szansa dla tych zawodników, którzy trochę później dołączyli do składu Wisły, no, na przykład dla Ricardo Gryma? Czy ten zawodnik na przykład miał w czasie tej przerwy szansę, żeby po prostu się gdzieś doszlusować po prostu do pozostałych zawodników? Myślę, że zawsze podczas takiej przerwy gdzieś zawodnicy, którzy mniej grali, mają szansę się wykazania. Akurat w przypadku Ricardo Gryma tej szansy ten chłopak nie ma, ponieważ jest skontuzowany. Także tak wygląda sytuacja z Rico, a reszta pracuje w Poczeczołach, chce zdobyć uznanie trenera, żeby miał argumenty do tego, żeby kogoś wystawić. A propos kontuzji, czy właśnie poza Ricardo, czy wszyscy są już doszli do pełnej sprawności? Adam Dźwigała, Tomasz Denek, którzy też narzekali na drobne urazy. Tak, ta grupa ludzi już w normalnym treningu jest, także szykują się do spotkania z Zagłębiem Lubin. Panie trenerze, kilka dni jeszcze do meczu z Zagłębiem Lubin. Proszę powiedzieć, nad czym będziecie panowie przez te najbliższe dni jeszcze pracować? Czy to już są takie bezpośrednie przygotowania pod najbliższego rywala? Czy dopiero te ostatnie treningi będą bardziej poświęcone temu, jak rozpracować drużynę Zagłębia? To znaczy, dzisiaj jeszcze pracowaliśmy nad naszymi gdzieś zachowaniami. Myślę, gdzieś od jutra, najpóźniej czwartku, będziemy pracować pod kątem również Zagłębia Lubin. Także, bo tak jak mówię, Wisła Płock ma swoją strategię gry, którą będzie chciała realizować, ale wiadomo, też musimy patrzeć pod kątem przeciwnika i też uważam, że będą pewne wstawki właśnie pod kątem Lubina. Panie trenerze, jeszcze jedna rzecz. Damian Szymański przybywał na zgrupowaniu reprezentacji, podobnie jak Marcel Zapytowski, to już kadra juniorów do lat 18, Giorgi Merbaszwili w kadrze Gruzji. Czy ci zawodnicy już dołączyli do Wisły? Tak, Damian trenował zespołem już dzisiaj od pierwszej minuty. Wczoraj miał trening regeneracyjny, a Marcel po powrocie z kadry od pierwszego dnia, czyli od poniedziałku, jest już z drużyną w pełnym treningu. Na Giorgia czekamy, który pojawi się w klubie w czwartek. Jeszcze takie pytanie odnośnie też trenera Leszka Dyi, który też przecież jest trenerem przygotowania fizycznego reprezentacji polskiej. Proszę powiedzieć, jak wyglądają jakby kontakty właśnie z trenerem Dyją w czasie, gdy on przebywa z reprezentacją? To znaczy trener Wikuna, czy tam moja skromna osoba, jest w kontakcie z trenerem Leszkiem. Wszystkie aspekty pod kątem przygotowania medycznego są ustalane, korygowane na bieżąco, także tutaj nikt nie działa po omacku, tylko wszystko jest robione z tak zwaną głową. Panie trenerze, kończąc jakby ten wątek tej przerwy, czy myśli pan, że wszystko zmierza w dobrym kierunku do tego, żeby Wisła Płock, no po pierwsze, poprawiła swoją grę, ale przede wszystkim osiągała dobre wyniki. Jest pan optymistycznie nastawiony do tego, co się wydarzy w najbliższym czasie? Tak, bardzo jestem optymistycznie nastawiony do tego, co się wydarzy, bo tak jak mówię, wierzymy w tą grupę ludzi, która od początku sezonu ma pod górę, bo wiele meczów, punktów zostało zgubionych w taki dość niefrasobliwy sposób, mimo że ta gra nie do końca była taka zła, jak wyniki pokazują, także jestem optymistycznie nastawiony do tego, co przed nami. Na tym kończymy drugą część magazynu Kibica, wracam już po przerwie. Trzecia i ostatnia część magazynu Kibica na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Moim gościem Kamil Zieleźnik, trener asystent ze sztabu szkoleniowego Wisły Płock. Panie trenerze, jako się rzekło w drugiej części, za kilka dni spotkanie z Zagłębiem Lubin, 21 października, godzina 15:30, czyli to jest najbliższa niedziela, mecz wyjazdowy. W Zagłębie to też jest, myślę, że drużyna tak jak Wisła, która być może trochę więcej oczekiwała po tym sezonie, bo też słyszę się o różnych problemach tej drużyny. Myśli pan, że to jest dobry rywal jak na powrót po właśnie przerwie, po takiej ciężkiej pracy, którą udało się wykonać? Można powiedzieć, że o tyle tak, że no nie jest to jeden z tych czołowych zespołów, tak, który być może mógłby zweryfikować już Wisłę w jakiś tam bardziej dobitny sposób. Natomiast to na pewno jest zespół w zasięgu płotczym. Znaczy ja bym może przewrotnie, tak jak pan powiedział na początku, że to jest dosyć specyficzna liga. Tutaj może każdy wygra z każdym. Ja bym zaczął od tego, że przede wszystkim my musimy realizować nasze założenia. Jeżeli one będą realizowane, no to można być spokojnym o wynik, tak? I,
i nie wiem, czy to jest Zagłębie Lubin, czy byłaby to, nie wiem, Legia Jagiellonia, drużyna na przełamanie. Często właśnie z drużynami lepszymi się lepiej gra, z drużynami z dołu tabeli się gra ciężej. Ja bym pod tym kątem tego nie oceniał i nie prorokował. Ja uważam, że każdy mecz jest ważny, każdy mecz jest ciężki, bo to, tak jak mówię, specyfika ligi. I ja święcie w to wierzę, że akurat w tym momencie będzie to Zagłębie Lubin mecz na tak zwane przełamanie. A proszę powiedzieć, jak zapatruje się na to trener Wikuna, no bo przecież on też debiutuje jako pierwszy szkoleniowiec w Ekstraklasie, wcześniej też był trenerem asystentem, w ostatnim czasie pracował na Litwie, czy już po tych kilku dniach widzi pan u niego też jakąś taką tremę debiutancką spowodowaną tym, że właśnie, że już po tak długim pobycie w Polsce w końcu dostał tę szansę, żeby zostać pierwszym szkoleniowcem? To znaczy ciężko mi to ocenić, czy to gdzieś jest trema, do meczu jeszcze troszeczkę zostało, widzę, że pracuje uczciwie, jest zaangażowany w to, co robi, ma jakąś swoją koncepcję, którą próbuje realizować od pierwszego treningu, także odnośnie tremy, nie wiem, jest to też doświadczony szkoleniowiec, tak wam powiedział, będę mądrzejszy po pierwszym meczu w Lubinie, to ewentualnie możemy na takie tematy porozmawiać. Mhm. No ale jakby co, może liczyć oczywiście na panów wsparcie, swoich asystentów i zespołu. Jak najbardziej, bo to właśnie jesteśmy. I ja sobie nie wyrażam innej postawy z naszej strony. Panie trenerze, jeszcze jedna rzecz odnośnie współpracy z trenerem Wikuną, no bo jest to trener zagraniczny, tak? Z Hiszpanii. Są jakieś duże różnice między właśnie współpracowaniem z trenerem, który uczył się zawodu w innym kraju? Czy mówię, czy język piłki jest jeden, to raczej są podobne rzeczy, ewentualnie różnice, no wiem, w mentalności oczywiście między Hiszpanią a Polską, no tyle. To znaczy ja bym powiedział inaczej. To wszystko zależy od trenera, od jego wizji, od jego pomysłu. A reszta wyrabia boisko, tak? Bo jeżeli trener, nie wiem, zagraniczny ma wizję gry, tak zwanie na tak, polski trener też ma taką wizję, także tu są to wszystkie, te aspekty są bardzo podobne. Nie ma między nami bariery językowej, bo trener naprawdę na dobrym poziomie sobie radzi z językiem polskim. Jak nie, to się wszyscy podpieramy językiem angielskim, także pod kątem komunikacji nie ma żadnego problemu. I tak mówię, no, realizuję swój pomysł i miejmy nadzieję, że to wszystko przyniesie efekty w postaci punktów dla Wisły Płock. Panie trenerze, ostatnia rzecz. Czy biorąc pod uwagę najbliższy mecz z Zagłębiem Lubin, czy jest pan w stanie powiedzieć, że już w tym meczu no, będzie coś takiego widać w grze Wisły, nad czym drużyna pracowała właśnie w tej przerwie? Czy już taka rzecz jest, której panowie poświęciliście wyjątkowo dużo uwagi? Ciężko powiedzieć, bo tak mówię, wizje poprzedniego trenera i trenera obecnego są bardzo, bardzo podobne, bo jeden trener i drugi chce grać w piłkę, ma to być futbol ofensywny, ma to być gra do przodu, mamy reagować bardzo szybko, ewentualnie po stracie piłki, także to są wszystkie takie detale, które są bardzo podobne i zawsze pewne rzeczy, tak mówię, emocje, boisko, przeciwnik. Na razie ciężko powiedzieć, czy cokolwiek będzie aż tak różne od tego, co było. Na to ma wpływ wiele czynników, a najważniejszym czynnikiem jest to, czy się zdobywa punkty, bo odbiór tego wszystkiego zawsze jest inny, wiadomo, lepszy. Dlatego poczekajmy do niedzieli. My jesteśmy, tak jak powiedziałem, optymistycznie do tego nastawieni. Staramy się przygotować jak najlepiej, jak potrafimy i zobaczymy, co będzie od 15:30 w Lubinie. Szanowni Państwo, jeszcze raz zapraszamy, tak jak trener Zieleźnik powiedział przed chwilą, 15:30, najbliższa niedziela. No, zapraszamy przed telewizor oczywiście, bo mecz z Zagłębiem to jest mecz wyjazdowy, ale przy okazji powiem, że najbliższy mecz, jaki kibice Wisły będą mogli zobaczyć w Płocku, to jest już przyszły weekend, 27 października, sobota, też godzina 15:30, mecz z Piastem Gliwice, także już teraz gorąco zapraszamy. Jest szansa zobaczyć, jak radzi sobie po zmianach Wisła Płock, aby jak najlepiej. Dziękuję za dzisiejszą edycję magazynu Kibica. Przypomnę, że moim gościem był Kamil Zieleźnik, trener, asystent ze sztabu szkoleniowego Wisły. Dziękuję, panie trenerze. Dziękuję bardzo. Ja też państwu dziękuję. Michał Michalak. Do usłyszenia już za tydzień.